Witamy Państwa na relacji z trzeciego wyścigu serii GT. Komentować będą Rafał Szostak i Rafał Cypał. Rafale, może przypomnijmy szybko ustawienie na starcie do wyścigu. Jako pierwszy w pierwszej linii ustawi się nie kto inny jak Mati PL, triumfator dwukrotnych wyścigów. Tak, a tuż za nim będzie jego kolega zespołowy, tym razem właśnie Niko wystartuje. Czyli mamy pełny skład FSP na dwóch pierwszych miejscach. Z drugiej linii jako pierwszy ruszy Rekady. Później Crafter. Kolejny będzie Łukasz Dams. Dalej powinien być Jasina. No i dokończymy szybko pierwszą dziesiątkę. Według listy startowej Roxor, Radek, Boro. Znaczy Radek powinien być dziesiąty. Nie wiem właśnie, czy wszyscy pojawili się na torze, bo trochę mieliśmy problemy techniczne. Dlatego jest sesja opóźniona. No a dalej Nasri. Znaczy, przepraszam, 11 Boro, później Nasri, Bierni, Adrian, 4900, RF, Landsversk, Lewy, Menel, Widmo, Pieczyk i Kacp. Razem 21 osób na starcie do wyścigu. Znowu bardzo dobra frekwencja. Chociaż przypomnijmy, jest 30 miejsc, więc nadal mogłoby być lepiej. Ale to i tak dobrze. Jako faworyta chyba znowu możemy postawić Matiego. Wygrał zdecydowanie kwalifikacje. A może przypomnij szybko, co wydarzyło się z kierowcami DFP? Tak. I czemu Menel i Widmo startują z końca stawki, mimo że są to też jedni z faworytów do zwycięstwa. Bardzo dobrze radzili sobie w ostatnich wyścigach. Wczoraj kierowcy DFP postanowili zaszaleć i wyjechali na początku sesji z alei serwisowej z drugiej strony, czyli nie od wyjazdu, tylko od wjazdu. I administracja ukarała ich za to 5 punktami karnymi, co oznaczało dyskwalifikację. Dlatego teraz kierowcy startują z samego końca prawie. No a Widmo z problemem już na okrążeniu rozgrzewkowym. Obrót bolidu. No i niestety nieco spowalnia start, kierowcy już odjechali. Co prawda jeszcze nie ustawiają się na pozycjach wszyscy, ale Widmo jest z tyłu i musi podgonić stawkę. Na Katalonii również mieliśmy już podobny problem, przez co start się sporo opóźnił. A jest to złe dla opon. No i myślę, że dla nerwów kierowców. Kierowcy się bardzo denerwują przed wyścigiem. No ale już wszyscy stoją na swoich pozycjach startowych. I ruszyli. Kiepski start, Mati, Niko. Słaby start. Również Mati słabo wystartował. Rekady przybija się. Rekady jest na pierwszej pozycji, ale również Crafter atakuje z prawej strony. Doskonały start kierowcy Eurosportu. Rekady jest już na pierwszej pozycji. Sporo stracił Niko. Co się stało z Niko? Niko jest dopiero... Gdzie jest Niko? Szóste miejsce za kierowcą Ferrari. Menel ze sporymi problemami. Czyli Łukaszem Damsem. Tak, kierowcy DFP się widzę przebijają. Z tyłu mamy spory karambol. RF złapał poślizg, przez co wpadło na niego kilku kierowców. Pieczyk chyba ma przebite koło lub uszkodzone zawieszenie. Mamy powtórkę. Tak, to był błąd kierowcy Mercedesa. Ale wróćmy już na czoło tabeli. Crafter odbija go na naszykanie i ląduje poza torem. Bardzo dużo pozycji straci ten kierowca. Spada chyba na sam koniec. Spada przed Pieczyka, czyli jest to pozycja 17. Kierowcy nam tu latają nad torem. Oj, poważna kolizja. O, przepraszam, to była powtórka. Oj, refale. Ale wróćmy do czołówki. Mati z powrotem
wrócił na prowadzenie wyścigu. Już nawet zdołał sobie przygotować, zbudować niezłą przewagę. Tak, drugi jest blisko... Rekady, ale jest atakowany przez drugiego kierowcę FSP w Niko. Blisko 1,5 sekundy przewagi. Niko również próbuje odzyskiwać pozycję. Rekady popełnia teraz spory błąd, za szeroko przyjeżdża na... I traci pozycję. Łuk. Zgadza się. I traci pozycję na rzecz Niko, również Seba z tyłu jest bardzo blisko. Mamy na pierwszej pozycji Matego, drugi Niko, trzeci Rekady, czwarty Seba, piąty w tej chwili Łukasz Dams. No i RF po raz kolejny się rozbił. Nie ma tylnego spoilera, nie ma przedniego zderzaka, tylniego zderzaka, więc bardzo mocno pobijany jest ten kierowca. Również mocno uszkodzony jest pieczyk. No ale wróćmy na czoło wyścigu, bo tutaj toczy się walka. Niko jakby blokuje resztę kierowców za sobą. Chociaż w sumie on walczy z Rekadem, a to z tyłu Seba blokuje. Jedzie za nim Łukasz, Łukasz Dams i Jasina. Łukasz przymierza się do ataku, również za nim w tunelu jedzie Jasina. Są tu bardzo długie proste, dzięki którym można łatwo wyprzedzić jadąc w tunelu za kimś. I o, tu było blisko bandy. Blisko bandy z opon. Tak, Jasina popełniała błąd. To mogło się skończyć... Aczkolwiek zyskał na tę pozycję. Jeszcze większy błąd popełnił Łukasz Dams. Jest w tym momencie na 6 pozycji. No i co ciekawe, safety car ma spore problemy i raczej go nie ujrzymy podczas tego wyścigu. Walka o 6 miejsce, na razie tak. Jest tutaj Roxor, ale za nim sporo kierowców. Radek bardzo dobre tempo przed chwilą przeskoczył Łukasza, ale już jest Menel. Menel jest na 10 pozycji i również się włącza do walki o tą pozycję. Bardzo ciasno, Roxor wyraźnie spowalnia kierowców jadących za nim. A Łukasz próbuje się odegrać teraz na Radku, no i skutecznie. Mati, najszybsze okrążenie? Już oddalił się od drugiego kierowcy na 2 sekundy. A tutaj mamy żółtą flagę. W bardzo niebezpiecznym miejscu stoi jeden z kierowców. I przez to Boro chyba uderzył w pieczyka. I Boro traci tylny spoiler. Tylni, przepraszam. No i traci też również sporo pozycji. Spada na 16 i zapewne będzie jeszcze musiał się pojawić w boksie. Nasri uporał się tymczasem z Roxorem. Przeskakuje zatem na 6 pozycję. No, za Roxorem już się czai kolejna trójka kierowców. Jest to Łukasz Dams, Radek oraz Mena. A Pieczek postanowił wycofać się z wyścigu. Myślę, że ta kraksa może go sporo kosztować. Myślę, że może ona być surowa ukarana. Bardzo niebezpiecznie kierowca stał na poboczu. No co prawda nie na poboczu, a na torze. Teraz będzie manewr wyprzedzania. Roxor atakowany. Ale Nasir już był przed Roxorem. O i Łukasz Dams! Poważna kolizja! Roxor wypchnięty! Wylądował Łukasz tam na bandzie. Uderza zbyt bardzo później hamowanie i uderza w Roxora. Roxor wylądował na bandzie, tak jak mówisz, i stracił też sporo pozycji, również będzie musiał zjechać do mechaników. W tym momencie jest 14, ale na pewno będzie go kosztować to wiele, wiele więcej. Na szczęście uderzył w bandę niezbyt dużą siłą, po tym jak został wypchnięty, więc uszkodzenia są, chociaż tutaj, teraz... Nie no, jednak samochód jest mocno uszkodzony. Radek, świetny atak! Ale uderza Nasriego, Nasri obraca się nieco. Aczkolwiek wyszedł ten kierowca z tego poślizgu. No ale
traci swoją pozycję na 3, spada na pozycję numer 8. Teraz Widmo wyprzedza. A również Widmo teraz właśnie doatakuje. I chyba straci kolejną pozycję, tak jest na pozycji numer 9. A Radek teraz próbuje wykorzystać zamieszanie. A drugi kierowca DFB MNL, który jedzie na 7 pozycji, próbuje teraz atakować Łukasza Damsa. I o, mały oj, tutaj obrócił go. Tak, oj, niebezpieczny powrót na tor Menela, uderza go tam Radek z Adrianem. Ale obyło się bez większych uszkodzeń, tutaj mógł być naprawdę spory karambol. Tak, ale to był również bardzo nieprzemyślany manewr w wykonaniu Menela. Wydaje się, że kierowca bardzo doświadczony, wielokrotny mistrz naszej ligi, ale głównie w Serie F1. A tutaj z jego strony tak niepoważny manewr. A na całe szczęście kierowcy jadą dalej. Przypomnijmy może, z których pozycji startowali kierowcy DFP. Widmo startował z 9, a jest w tym momencie już na 7. A Menel startował z 18. No i gdyby nie ten błąd, również byłby wysoko, a teraz jest na 10 pozycji. Tymczasem z przodu również walka o pozycję numer 4 pomiędzy Jasiną a Sebą. A zobacz, jak Mati oddala się znowu, wykonuje po raz kolejny znakomitą pracę, podobnie jak w Hiszpanii. Ucieka wyrywaną, tym razem jest to Nico, uciekł już mu na blisko, na ponad 3,5 sekundy. No, jak tak dojadę do mety, to FSP daleko ucieknie w klasyfikacji zespołów. Na trzeciej pozycji jedzie Rekady. Na czwartej Seba, który przeskoczył Jasinę. Czy Seba był przed Jasiną? Chyba tak. Wydaje mi się, że Seba był za Jasiną, a przeskoczył Jasinę w tym momencie. Rekady tutaj zaskakuje, bo w poprzednich wyścigach nie radził sobie tak dobrze. A tutaj ma szansę na wysoki punkt. Ale dopiero minęło prawie 10 minut wyścigu. Ale w porównaniu do Hiszpanii wyścig póki co jest zdecydowanie ciekawszy. Mam wiele manewrów wyprzedzania. Chociaż często niezgodnych z regulaminem. Wielu kierowców już przez to wylądowało na bandzie. A tymczasem Widmo dobiera się do Łukasza. Są bardzo blisko. Może na następnym prostej. Teraz trochę Łukasz uciekł. Ten tor to głównie proste. Można powiedzieć, że to są proste przedzielone szykanami. Z, w sumie z dwoma nawrotami. Tor nie jest wymagający dla kierowców. Również jest gdzie się ratować, bo pobocza są tu bardzo, bardzo duże. No i tor jest dość wolny, bo czasy tutaj są powyżej 2 minut w kwalifikacjach. Takie były uzyskiwane, a na poprzednich, na przykład na Katalonii, to było około 1.45. Tak. W przeciągu godziny kierowcy pewnie przyjadą mniej niż 20 okrążeń. No i zobaczymy, czy w końcu... Z moich obliczeń. Czy w końcu będziemy mieli zjazdy do boksów na zmianę opon? Bo do tej pory czołówka nie zjeżdżała. Myślę, że nie. Ten tor chyba nie jest tak oponożerny. I jeśli na Katalonii kierowcy nie zjeżdżali do boksów, to myślę, że tutaj tym bardziej. Aczkolwiek zobaczymy, może czymś nam dzisiaj wystarczą. No spójrzmy na walkę o czwartą pozycję. Jasina próbuje dobierać się do Seby. Jasina nie jest mistrzem wyprzedzania, już pokazał to w pierwszych wyścigach, gdzie wielokrotnie przez długi czas wiózł się za rywalem, mimo tego, że miał lepsze tempo. No, Audi tutaj widocznie jest
szybsze na prostej. Ale nie dość. No tak, ale brakuje zdecydowanego ataku ze strony Chiny. No a za ich plecami toczy się walka o szóstą pozycję. Widmo naciska na Łukasza Nemsa. No i czy teraz widmo później do hamowania na tyle, aby uprzedzić Łukasza? Nie, nie tym razem. Trudno jest tutaj opóźnić do hamowania na tyle, żeby kogoś wyprzedzić, bo większość toru to są łuki, nie ma tutaj zbyt wielu ciasnych zakrętów. Większość zakrętów jest pokonywana dosyć szybko. O, teraz błąd trochę Łukasza, ale widmo tego nie wykorzystał. Teraz bardzo blisko. Szuka swojej szansy. No a za tą dwójką podążonego, więc przeskoczył już po tym, jak po błędzie stracił pozycję. Był na pozycji numer 10. Ale zobaczmy, bo widmo atakuje Łukasza po raz kolejny. Jest teraz po lepszej stronie, ale znowu postanowił nie ryzykować. No i czyżby czekała nas walka jak na Hiszpanii, gdzie przez wiele okrążeń kierowcy teraz jechali za sobą. Ale widzę, że Łukasz popełnia masę błędów, jedzie bardzo szeroko na niektórych zakrętach. No i teraz wyjechał za szeroko. Został trochę na tarce, no i widmo to wykorzystuje. Jest w tym momencie na szóstej pozycji. Czy Jasina pójdzie w ślady widmo? Wciąż jedzie bardzo blisko Seby. No i przydałoby się wyprzedzić, bo Seba jedzie wolniej od Recadego, który jedzie przed nim. Aczkolwiek chyba się myliłem, bo Recado Seba odrobił teraz około 0,3. Spójrzmy, jak sprawa ma się na retainingu. Ostatnie okrążenie Seba pojechał 0,8 wolniej od Recadego. No, Mati śrubuje rekordy. Kolejne najszybsze okrążenie. 2 minuty 4 sekundy 212 tysięcznych. Jedzie on o blisko 0,6 szybciej od swojego partnera zespołowego. No i zdało sobie zbudować już przewagę 4,5 sekundy. Niko również ma bezpieczną przewagę nad Recadem. Również jest to około 5 sekund. No i póki co kierowcy się rozjechali. Nie widać specjalnie walki na torze. No ale Łukasz Dams może mieć zaraz problemy po raz kolejny, bo drugie DFP zbliża się do niego. Jest to Menel. Jest już bardzo blisko. Tuż za tylnym zderzakiem Łukasza. Łukaszowi wyraźnie brakuje tempa, teraz Menel nieco szybciej wyszedł z zakrętu. Jest bardzo blisko. No i chyba się uda. Zrównuje się. Czy opóźni hamowanie na tyle? Opóźnił, ale no, mamy bardzo ciekawą walkę bok w bok. No i teraz Menę trochę przyblokował
Łukasza. No, ale wychodzi zwycięsko. Jest siódmy. Jest za Wilmem. No i teraz duet DFP może gonić kolejnych kierowców. A może w tym im pomagać Seba, który blokuje Jasinę. A Seba ma nieco gorsze tempo od kierowców DFP, szczególnie od Menela. Jasina nadal próbuje znaleźć sposób na Seba. Sposób również próbuje znaleźć Crafter na Radka. Jest to walka o dziewiątą pozycję. Radek teraz szeroko. Crafter mądrze pojechał. No ale... ale to chyba za mało. Żeby teraz ten manewr się udał, ale mamy długą prostą. Crafter jest chyba wyraźnie szybszy. No i wyprzedza spokojnie jeszcze przed zakrętem Radka. I awansuje na dziewiątą pozycję. Więc Crafter również odrabia nieco po przygodach na starcie wyścigu. A tymczasem Jasina znalazł się przed Sebą, no w końcu. Zobaczmy na powtórce manewr wyprzedzenia. Dosyć długo się wiózł za tym kierowcą. No i zobaczymy, czy teraz będzie odrabiał do Rekadego. A strata jest, z tego co widzę, ponad 6 sekund. Da się to odrobić 40 minut. No da się, tylko czy pozwoli na to tempo? Czy Jasina będzie szybszy od Rekadego? Wydaje mi się, że samochody... Łady są trochę... szybsze, mają lepsze osiągi. Może to pomoże Jasinie w dogonieniu Rekadego. No, przed chwilą to nie pomogło Radkowi w obronie pozycji przed Crafterem. A zaraz będziemy mieć bratobójczy pojedynek pomiędzy Widmo a Menelem. A już mieliśmy, bo Menel jest przed Widmem, a więc Menel ma zdecydowanie lepsze tempo. To, o czym wspominałem. Menel jest na szóstej pozycji, jest przed Widmem. No i teraz Menel będzie gonił Seba, również ma sporą stratę. Strata ta wynosi około 9 sekund. A przypomnijmy, że DFP to liderzy klasyfikacji obecnie. FSP jest czwarte. Więc im bliżej teraz DFP będzie FSP, tym mniej stać. No ale FSP jedzie na razie po fantastyczny wynik. Gdyby tak to się skończyło, to byśmy mieli dublet. A Radek odzyskał pozycję, którą stracił na rzecz Craftera. Nie widzieliśmy tego, mówiłem nam to. Na dziewiątym miejscu teraz jedzie Radek. Ale Crafter teraz kontruje. I czy to będzie udana kontra? Chyba tak. No, Radek opóźnił hamowanie i obronił swoją pozycję. Widać, że tunel za jadącym bolidem, za jadącym samochodem daje tutaj sporo. No i zaraz po wyprzedzeniu najlepszą taktyką jest jak najszybciej uciec, aby kierowca nie mógł skontrować. Crafter widocznie nie uciekł na tyle, aby Radek tego nie wykorzystał. No, Crafter jest wyraźnie szybszy w zakrętach. Teraz lepsze wyjście na prostą startową.
Kierowcy się zrównali. Ale tak jak w lewo jest, więc Radek powinien być... Chociaż? No. Było blisko. Jednak Radek. No, drugi kierowca ładny nie potrafi odjechać. To jest silnik, który wyprzedził niedawno sobie, co widzieliśmy, no ale nie ma jakoś znacznie lepszego tempa. Crafter teraz próbuje wyprzedzać na prostej. Będzie. No. Tak, jest przed Radkiem. Zobaczymy, czy Radek odzyska pozycję. No w tej walce dojeżdżają mi powoli do Łukasza, ich strata wynosi 3 sekundy. Być może ta walka ich napędza. Zobaczmy, jak to ma się w czasach. No, Crafter pół sekundy szybszy na ostatnim okrążeniu od Łukasza Adamsa, więc wyraźnie odrabiają. Analogicznie również Radek odrabia. Otrzyma się tuż za Crafterem. A FSP ma już ogromną przewagę nad trzecim Rekadem. To będzie 11 sekund około. A Mati przed Niko jedzie z przewagą 4 sekund. A zauważ, ile Menel już zdołał uciec. Widmo. Już jest to 3 sekundy różnicy. Widmo zdecydowanie nie ma tempa. To było na Hiszpanii. Jak obserwowałem jego jazdę, to wydawało mi się, że jego samochód jest strasznie niestabilny. No i również nie potrafi odjechać Łukaszowi. Jego przewaga się utrzymuje. Mniej więcej na poziomie 2,5 sekundy. A Crafter, z tego co widzę, odjechał już trochę Radkowi. Więc jeżeli Radek nagle nie zacznie jechać szybciej, to Crafter teraz będzie doganiał swojego kolegę z zespołu. Tak, tak. Dogania go wyraźnie, bo jeszcze przed chwilą mówiłem, że strata wynosi 3 sekundy, a teraz jest już to 2 sekundy. Więc niedługo powinniśmy oglądać walkę, kolejną bratobójczą walkę, tym razem pomiędzy kierowcami Ferrari Sport. No ale również Łukasz dojeżdża do widma. Jego strata też niedawno wynosiła 3 sekundy, wynosi teraz 2. Faktycznie widmo wolno jedzie. No może również mieć zaraz problemy. No i zaraz będziemy mogli być może świadkami walki tych trzech kierowców. Jasina na czwartym miejscu oddalił się już od Seby. Ale nieznacznie. Jest to różnica sekundy. Więc Jasina nie ma jakiegoś nadzwyczajnego tempa. Również nie... Chociaż dogania chyba Rekanego. Przypomnij, ile stratę wynosiła wcześniej. Bo około 8 sekund po tym, jak Jasina się uporał z Sebą. Wydaje mi się, że przybliża to... się właśnie. Teraz jest to 6 sekund. No, lifetiming mówi coś innego, bo na ostatnim okrążeniu Jasina pojechał 9 dziesiątych gorzej od Rekanego. Chwila, to są najlepsze okrążenia, przepraszam najmocniej. A więc, no, Jasina pojechał tak, blisko sekundę lepiej. Dane, które wcześniej podawałem, były jednak danymi błędnymi, ponieważ patrzyłem na najlepsze okrążenia, za co przepraszam. No i również teraz mogę zobaczyć
Jak wiele traci widmo, również to było blisko sekundę na ostatnim okrążeniu do goniącego go Łukasza Adamsa. On jeszcze szybciej jedzie Patryk Rogaziek, więc potwierdza się to, co mówiłem, czyli Crafter. No i możemy już obserwować, że ta trójka powoli zbliża się do siebie. Crafter odjechał zdecydowanie Radkowi. Zbliżamy się do półmetka wyścigu. Szkoda, że różnice pomiędzy kierowcami są tak spore, bo nie możemy oglądać walki. Kierowcy zdecydowanie się rozjechali. I oglądamy tylko sporadyczne wyprzedzenia. Czyli jednak w poprzednim wyścigu było trochę więcej walki. Tor był przede wszystkim krótszy. Tak, kierowcy jechali zdecydowanie bliżej siebie, tylko z kolei na poprzednim torze nie było gdzie wyprzedzać. Jedynym takim miejscem była prosta startowa. Mamy żółtą flagę w pierwszym sektorze. Na poboczu stoi RF. Ciekawe, czy zamierza jechać dalej? No, już ruszył. Jakiś chwilowy postój? No, ale wybrał chyba zły wariant toru. Nieco skrócił sobie. No, przypomnijmy, że ten tor ma sporo wariantów. Jego długość może wahać się od 800 metrów do blisko 6 km. A nasza wersja ma 5,5 ponad kilometrów. Nie 3,5? Nie. 5,6. Na tej stronie widniała przez chwilę zła informacja. Czyli jedziemy na tej nieco dłuższej wersji toru. A Crafter wyprzedził Łukasza. Znowu nam to umknęło. Tak. No ale na tej walce chyba nieco uzyskał widmo. Oddalił się od tej dwójki. A teraz Radek jeszcze się zbliża do kierowcy Ferrari Sport. No tak, Crafter narzuca dosyć dobre tempo. Jedzie on szybciej nawet od czwartego Jasiny oraz piątego Seby. No ale szybciej również od nich jedzie Menel, który jest bezpośrednio za nim na szóstej pozycji. No i również widać, że on zaczyna się zbliżać. Kierowcy są już w wiele zasięgu wzroku. No i do końca wyścigu pozostało nam równe pół godziny. Jesteśmy na półmetku. Kierowcy pokonali 14 okrążeń. Liderem wyścigu jest wciąż Mati, który utrzymuje bezpieczną przewagę ponad 5 sekund nad Niko. Za Niko jedzie Rekady, który bardzo dużo traci do Niko. Ale również przestał tracić do Jasiny. No więc bezpiecznie podąża na trzeciej pozycji. Miejmy nadzieję, że dojedzie cały. Nie spali wcześniej silnika i nie przydarzył się żaden inny problem, jak to często u tego kierowcy bywa. Zwłaszcza w F1. No ale zobaczmy, bo mamy pojedynek pomiędzy Łukaszem a Radkiem. Radek dojechał. Przed chwilą był to pojedynek pomiędzy Łukaszem a Crafterem, ale Łukasz atakując popełnił błąd. Bardzo blisko jest już Radek. Radek z tego co widzę kręci ponad 2 sekundy lepsze czasy od Łukasza. To nie ostatni. Taki czas właśnie. Tak, Łukasz pojechał fatalne okrążenie ostatnie. Ale również Crafter pojechał słabe okrążenie, więc Radek
Teraz bardzo blisko. No, ale może zaraz się poradzi. O, Crafter, spory błąd. Ale chyba nie straci pozycji, tak? Ale Łukasz z Radkiem sporo się zbliżyli. No i powinniśmy oglądać zaraz ciekawą walkę tej trójki. No ile Łukasz zdoła dojechać do Craftera? Łukasz chyba nieco lepiej wyszedł na prostą startową, odjechał Radkowi. Nie zaatakuje tutaj. No a Crafter, czyżby on miał problemy z oponami? Jedzie bardzo szeroko wszystkie łuki. Być może jest to dekoncentracja, być może pojawiają się problemy z oponami. No i czyżbyśmy mieli ujrzeć Crafterów w pitstopach w dzisiejszym wyścigu? Twoje marzenie zostałoby spełnione. Teraz Łukasz delikatny. Mały błąd, bo wjechał głęboko w tarkę. Oj, teraz znowu przepychanka. I będzie próba wyprzedzenia na dohamowaniu. Ale Łukasz jest w lepszej pozycji. Zgadza się. Nie traci jeszcze miejsca, ale już Radek się... Miejmy nadzieję, że Łukasz na pewno nie rozrabia, bo już przypomnijmy, że raz na początku wyścigu wyeliminował jednego kierowcę. Może nie całkiem w wyścigu, ale chyba był to Roxor, stracił sporo pozycji. Roxor w tym momencie jedzie na pozycji 14. No a tymczasem Menel dojechał do Semy. Jego tempo na ostatnim okrążeniu było blisko 1,5 sekundy lepsze, więc Menel jedzie zdecydowanie szybciej. A tutaj kolejny kierowca nam się wycofał, jest to Boro. I pozostało w wyścigu 15 kierowców, a więc jeśli wszyscy dojadą i spełnią wymagania regulaminowe, to każdy z kierowców dostanie swój punkcik. Mati w tym przypadku, jeśli zakończyłby na takiej pozycji, na której jedzie, dostanie ich najwięcej, bo aż 15. Radek teraz pobaniany przez kierowcę Ferrari Sport. Musi go wyprzedzić, jeżeli nie chce stracić dużo czasu. Jak wyprzedzi Radek Łukasza, to być może będzie mógł zatokować Craftera. Chociaż Crafter teraz odjechał. No i Crafter pokazywał wcześniej bardzo dobre tempo. Dojechał bardzo szybko Łukasza i myślę, że on przybliża się do Wilma. Sekunda straty na tego kierowcy. Ale również przed Wilmem widzimy walkę Menela z Sebą. Jest to walka o piątą pozycję. Mamy fantastyczny wyścig w jego wykonaniu. Przypomnijmy, że startował z odległej pozycji, bo była to pozycja 19. Przepraszam, że 19 startował widmo, 18. No i dobiera się do skóry kierowcy Lotosa. Ważny wypadek. Czyli? 15 pozycji. Transfer. Crafter uderzył w jego tył. Przy dublowaniu chyba. Tak. No to widocznie kierowca ten nie zostawił miejsca Crafterowi, co powinien uczynić. Ale to nie jedyne łamanie regulaminu w tym wyścigu. Nie wiem, Rafale, czy zauważyłeś, ale kierowcy jakby kompletnie ignorowali obręb toru. Wielu kierowców poszerza. No co myślę w kwalifikacjach skończyłoby się w najlepszym przypadku doliczeniem sekundy. A kierowcę Ferrari
craftera. Raczej crafter powinien uważać na właśnie takie przewinienia. Bo no tak, wiemy, zdecydowanie. Jego stan konta, jeżeli chodzi o punkty karne, jest dość wysoki. Jest bliski utracie licencji. Również widmo powinien uważać, bo też ma sporo punktów karnych, ale tymczasem Mano przeprowadza atak na Sebę. Jeszcze nie tym razem udany. Ale Mano jest wyraźnie szybszy i myślę, że powinien się bardzo szybko uporać z Sebą. Na pewno szybciej niż zrobił to Yashina. Radek znów próbuje wyprzedzać Łukasza Demsa. Tak, mamy teraz dwa pojedynki na torze. Nareszcie coś się dzieje. No, nie jest w stanie sobie poradzić z kierowcą Ferrari. Trochę brakuje chyba prędkości na prostej. Widocznie Ferrari ogólnie są szybsze tutaj, jeżeli chodzi o samochód. Mają większe prędkości maksymalne. Myślę, że sporo tutaj daje tunel. Bo wcześniej wspominaliśmy, że to Audi, właśnie Lada ma niezłe prędkości maksymalne. No ale to chyba było złudzenie. Tunel daje tutaj jednak sporo. O, tymczasem Manel próbuje wyjść lepiej na prostą startową i to się udaje, jest bardzo blisko za sobą. No, myślę, że to będzie na pewno udany atak. Już się zrównuje z sobą. Aczkolwiek brakuje chyba trochę prędkości. A teraz będzie zakręt kierowcy DFP. Manel będzie na lepszej pozycji. No, no i... opóźnił hamowanie, ale zbyt bardzo opóźnił hamowanie. Nie udało się. Seba powraca na piątą pozycję, którą stracił na bardzo krótką chwilę. A co się stało z Radkiem? Radek jest dziesiąty, ale ma stratę 5,5 sekundy do Łukasza Damsa. Tak, próbował wyprzedzić Łukasza Damsa, ale w wyniku kontaktu Radek zrobił spina. I teraz sporo stracił. No, więc Radek musi po raz kolejny gonić kierowcę Ferrari. No, skupmy się na walce Menela z Sebą. Kolejny atak Menela będzie równie... Znowu będzie po lepszej stronie do zakrętu i tym razem jest to udany atak. Jest przed sobą, jest Menel na piątej pozycji. No i myślę, że teraz powinien dosyć szybko dojechać Yashinę. Wydaje mi się, że jego tempo będzie lepsze od Yashiny. Zobaczymy, czy Yashina umie się bronić, bo pokazał, że atakować średnio. A do Yashiny traci 3 sekundy, 2, trochę więcej i pół. Sekundy. I mamy ostatnie żaden... 20 minut wyścigu. Jeszcze chyba żaden kierowca nie zjeżdżał na pit stop, oprócz kierowców, którzy ulegli jakiejś awarii, jakiemuś wypadkowi. Jest to 4 kierowców. No i są to kierowcy jadący na końcu stawki. No i chyba będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że w serii GT nie ma boksów planowanych. Opony są w stanie wytrzymać, jak widać, cały wyścig. Uchwala, co możemy powiedzieć o pogodzie? Jak wygląda prognoza na najbliższe 20 minut, czyli na końcówkę wyścigu? Czy jest szansa, że dzisiaj jeszcze spadnie deszcz? Prognozy pokazują, że dzisiaj powinno być 20% zachmurzenia, z tego co pamiętam. No ale nad niebem nie mamy zbyt wielu chmurek. Więc raczej opadów nie powinno być dzisiaj. Najprawdopodobniej cały wyścig odbędzie się w takiej pogodzie, jak mamy teraz, czyli piękna, słoneczna. Prawie bezchmurna. No i jest bardzo wysoka temperatura. 39 stopni temperatura toru, 26 powietrza. No więc kolejny suchy wyścig w serii GT.
a w czołówce bez zmian. Wciąż Mati na prowadzeniu powiększył nieco swoją przewagę nad Niko do 9 sekund. Niko utrzymuje swoją 15-sekundową przewagę nad Rekadem. A Rekady odjechał nieco Jasinie. No ale Jasina będzie miał teraz większy kłopot, bo już tuż za nim jest Jasina. Przepraszam, Menel. Menel jest bardzo szybki dzisiaj. Nigdy mnie ta kara w kwalifikacjach, kto wie, być może on zagroził kierowcom zespołu FSP. Tak właśnie. No zobacz, bo jest już bardzo blisko tylnego zderzaka Jasiny. Widzimy, że Jasina zdecydowanie częściej używa hamulca niż Menel. Często zapalają się światła po linii Jasiny, co nie zwiastuje dobrego tempa. Menel teraz, czy wykorzysta tunel, będzie od po gorszej stronie do zakrętu, no nie atakował jeszcze teraz. Ale widać, że Ferrari Menela bardzo szybko dojeżdża do Audi w tunelu, a Radek miał problemy z dojechaniem do Craftera. Więc chyba jednak Ferrari jest szybki na prostych. No widzimy, teraz Menel poszerzył sobie tor. Możemy to oglądać wielokrotnie. Myślę, że mogłoby się za to posypać kupa kar. Zobaczymy, jak będą skargi wyglądały po wyścigu. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak jak ostatnio we FIM. No, kierowcy zdecydowanie na tym zyskują. Czasy na przykład w serii GP2 po zmianie regulaminu, gdzie z obrębu toru odrzucono tarki, pogorszyły się o blisko 2 sekundy. O ponad 2 sekundy. Także jest to spory zysk. No i na przełomie 60-minutowego wyścigu mogłoby to dać sporo punktów karnych. Bo przypomnijmy, że regulamin przewiduje karę za ścięcia przewiduje w postaci doliczonej 2,5 sekund do czasu oraz 1 punktu karnego za każdą sekundę łącznego zysku na ścięciach. Menel teraz bardzo blisko Łady. I czeka tylko na delikatny błąd. No i teraz lepsze wyjście będzie z zakrętu. No ale nie ma gdzie zaatakować. Niestety są w łuku. No i teraz może być. Chociaż jeszcze trochę wypadek. Myślę, że zaatakuje, tylko że jeśli nam będzie trzymał lepszą stronę wjazdu do zakrętu, to Menel musiał być zdecydowanie szybszy. No i się nie udaje, chociaż Menel tutaj bardzo optymistyczny atak. No ale Jasina przytrzymał. Więc Jasina zdecydowanie lepiej się broni niż atakuje. Widać to. No a z przodu przed nimi mamy pojedynek Roxora i Wierniego. No jest to pojedynek o 13 pozycję. No i sporo w tym pojedynku. Teraz błąd Jasiny i zostaje wyprzedzony. Tak jest, no jest na 4 pozycji. Wyjechał całym bolidem na tarkę i to właśnie spowolniło go. No wracając do wątku, którego nie dokończyłem. Zaraz Menel z Jasiną mógłby sporo namieszać w pojedynku przed nimi, pomiędzy Roxorem i Piernim. Ponieważ ci kierowcy będą musieli ustąpić, gdy zobaczą niebieską flagę.
A niezdublowanych kierowców mamy na torze 11. Ostatni z nich to Nasri, na pozycji właśnie 11. I traci do lidera minutę 24 sekundy. A jak myślisz, czy Menel jeszcze w pozostałym czasie zdąży dogonić Recanero, bo wygląda na to, że tempo powinien mieć nieco lepsze. Jadąc za Yasiną, walcząc z Yasiną, jechał tylko 0,2 gorzej. A Yasina go wyraźnie blokował. Musiałby odrabiać na... bardzo dużo na jednym okrążeniu. Tak, bo jego strata wynosi ponad 13 sekund. Jest to całkiem sporo. A znowu jego tempo nie jest na tyle dobre, aby odrabiać ponad sekundę na okrążeniu. Myślisz, że kierowcy zdążą jeszcze przejechać 13 okrążeń? Ja sądzę, że nie, bo czasu pozostało. Dopiero jest teraz 23 okrążenie, a zostało 11 minut. No to one by musiał odrabiać sporo ponad sekundę na okrążenie. A jeszcze ma przed sobą maruderów do zdobywania. Którzy walczą, zobaczymy, czy będą namieszał w ich pojedynku. I czy ci kierowcy będą łatwo chcieli oddać pozycję. Tak widzimy, że Roxor już zjechał. I Roxor teraz próbuje wyprzedzić Wiernego. No, Wiernie odpuścił również z powodu tego, że dublują go kierowcy. A więc Roxor może teraz sporo zyskać nad Wiernim. Chociaż teraz no. Trochę... No ale też puszcza w taki sposób, że być może zaraz ta dwójka kierowców powróci do walki. No, Roxor wykorzystał dublowanie na własną korzyść. No, ale sądzę, że Roxor już chyba przed dublowaniem wyprzedził Bierniego. No, czyżby Roxor miał być szybszy od Yasiny? Ciekawa sytuacja. Czy Roxor będzie próbował się oddublować? Chyba jednak Yasina mu odjedzie. A do końca wyścigu pozostało 10 minut. Więc kierowcy zdążą przejechać około 5 okrążeń, bo przypomnijmy, że jedno okrążenie na tym torze trwa ponad 2 minuty. Więc będzie to niecałe 5 okrążeń. No to, że nie oglądamy już praktycznie żadnej walki. Więc kolejny średni wyścig pod tym względem. Przewaga FSP nad trzecim rekadem jest wynosi już ponad 20. W zasadzie równo 20 sekund. Około. Później mamy ze stratą 13 sekund około Menela. Tuż za nim jedzie Yasina, tylko że Menel goni Recadego, ale no raczej nie dogoni już go do końca wyścigu. Spójrzmy na czasy. Recadego i Menela. I Menel jedzie szybciej, ale tylko 0,3. To zdecydowanie za mało, żeby zbliżyć się. O, a tymczasem mamy zaskoczenie. Mati.pl zasugerował, że pojawi się w boksach. Dosyć dziwne. Ale na pierwszym wyścigu już tak robił wielokrotnie i nie zjeżdżał. Tak właśnie mi się wydaje, że taka sytuacja była. Próbuję być może chce zmienić rywali. I nas.
Binance. O, dużym zaskoczeniem by było, jeśli by zjechał. Straciłby pozycję, w sumie jedną na rzecznika tylko. No, przewaga nad Rekadym. Przewaga nad Rekadym to już blisko 30 sekund. Ale zmiany oponów w tej ligi te są wyjątkowo długie. Myślę, że by stracił też trochę więcej pozycji. Więc myślę, że byłby to nieopłacalny manewr w wykonaniu tego kierowcy. No i przejedzie już te pozostałe okrążenie na tym ogubieniu. Póki nie dojdziemy do końca wyścigu i sytuacja jest spokojna, to może spróbujmy przewidzieć, jak będzie wyglądała klasyfikacja. Właśnie to robię. W moich obliczeniach wydaje mi się, że DFP na pewno utrzyma prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale FSP chyba zdoła awansować. Na pewno wyprzedzi Ładę, która w tym momencie, gdyby utrzymały się takie wyniki, będzie miała 57 punktów, a FSP 59. Nie wiem jak w przypadku Ferrari. Myślę, że też zdołają wyprzedzić, bo kierowcy Ferrari jadą na 8 i 9 pozycji, co daje 15 punktów. A obecnie mają tych punktów 37. I Łada oddali się trochę od Ferrari. Czyli FSP zaliczy spory awans. A w klasyfikacji kierowców na pewno na czele umocni się Mateusz Bogusz. Myślę, że drugą pozycję utrzyma również Patryk Krutyj. Trzeci jest Radosław Bogusz w klasyfikacji generalnej, ale dzisiaj nie oglądamy tego kierowcy. W ogóle nie oglądamy kierowcy Hunigama. Tak, w poprzednim wyścigu zdecydowanie końcówka była ciekawsza. Tutaj kierowcy nam się bardzo rozproszyli. Tak, tam kierowcy jechali. Walka toczyła się blisko, do samego końca. Bardzo blisko siebie, ale nie było miejsca na wyprzedzanie. Tutaj wręcz na odwrót jest miejsce na wyprzedzanie. Ale kierowcy jadą w sporych odstępach od siebie. Rekady zrezygnował, nie ma Rekadego. Więc to oznacza, że nie dojedzie po raz kolejny ten kierowca. A trzeci jest Menel. Po starcie z 18 pozycji awansował na trzecią. Można powiedzieć, wszystko, że jest to zaskoczenie, a z drugiej strony Rekady już nas przyzwyczaił do tego, że często odpada z różnych powodów.
Nie widzieliśmy, co się stało. Czy to był błąd kierowcy, ale... Faktem jest, że nie jedzie już on w wyścigu. No i Manel zaliczy kolejne podium. Myślę, że to podium będzie jednym z cenniejszych serii GT. Jak już mówiłem, ma awans o 15 pozycji. Fantastyczne tempo tego kierowcy. Ale Ricciardo widzę, że powinien dostać jeden punkt. Bo będzie 15. No ile kierowcy zdążą się oddublować? O stratach kierowców wynosi szczególnie 15, 3 sekundy. Przepraszam, 3 okrążenia rzecz jasna. A nie zdoła tego odrobić, więc będzie 14 Ricciardo. Czyli będzie miał 2 punkty. Więc nie ma tragedii. Bo w poprzednio punktów, tego co pamiętam, nie zdobywał. No w jego przypadku punkty to spory sukces. Na to, jak często ten kierowca nie dojeżdża. Co prawda tutaj też nie dojedzie. No ale te 2 punkciki myślę jakoś mu to wynagrodzą. Mati 15 sekund prawie przewagi nad Niko. Fantastyczna forma tego kierowcy. Mierzą po trzecie z rzędu zwycięstwo. Trzecie w tym sezonie zwycięstwo. Trzecim wyścigu serii GT. No jak nie znajdzie się pozostał... kto będzie szybszy, no to raczej zapewni sobie mistrzostwo już niebawem. No tak, po tym wyścigu kierowca będzie miał 45 punktów. Mieliśmy... To już jest chyba ostatnie okrążenie. Tak, kierowca jest w drugim sektorze teraz. Zostało 20 sekund, więc teraz mamy ostatnie okrążenie lidera. Więc nie zdążymy rozpocząć kolejnego. No i tylko wielki błąd może mu odebrać to zwycięstwo. No myślę, że... Amenel zrobił błąd. Popełnił błąd. Wykręcił spina i stracił pozycję na rzecz Yasiny. Tak jest. Jest za Yasiną. No i... błąd kierowcy DFP. Cieszyliśmy się z tego, że awansowało tyle pozycji. Myślę, że on też uległ euforii, przez co zdekoncentrował się i stracił pozycję, więc nie będzie kolejnego podium. Jeszcze próbował odzyskać miejsca, ścinając trochę zakręt. Na tymczasem czas dobiegł końca. Mati wyjeżdża już na prostą startową i odnosi trzecie zwycięstwo w sezonie, tak jak już wspominaliśmy. I Mati wygrywa i zdobywa kolejny komplet punktów. A drugi będzie Niko, a więc dublet zespołu FSP. Już go mamy na mecie. No zobaczmy, czy Menel zdołałby przejść jeśli na z blisko, ale do końca okrążenia pozostało naprawdę niewiele. Musiałby się tutaj porwać na jakiś szaleńczy atak. Pozostały 2 zakręty. Pamiętajmy, że oni mają już mocno zrzute opony. Teraz się ciężko jeździ, a co dopiero wyprzedza. Menel już nie na rany, już wychodzą na prostą startową. Nawet gdyby lepiej wyszedł, to do linii mety zostało niewiele. Yasina wjeżdża jako trzeci na metę. A więc podium dla Łady. Czwarty Menel. Piąty Seba. Szósty będzie drugi kierowca DFP. Widmo. A dalej jadą kierowcy Ferrari Sport. Widmo ma sporego pecha w tym sezonie na Katalonii też. Pamiętam, latał nam po wjechaniu na tarkę. Tutaj też pech. Mamy duet
Ferrari, tak jak wspomniałeś, na 7 i 8 pozycji. Jeszcze 9 Radek. No i pozostali kierowcy już ukończyli. Więc Rekady 14 zdobędzie punkty za swój występ. Dokładnie to 2 punkty. Mati i Niko jadą obok siebie, chcą podkreślić zwycięstwo tego zespołu. No, teraz muszą zjechać do garażu, żeby wykonać zdjęcie. No, trochę to zajmie. No, zdecydowanie poruszają się z prędkością poniżej 100 km na godzinę. Więc my przy okazji, o teraz. No, przy okazji, gdy kierowcy dojeżdżają, zaprosimy na następną relację. Następny wyścig serii GT to Silverstone. Odbędzie się ten za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie. No a dzisiaj jeszcze pozostałe nowe wyścigi pozostałych serii, czyli F1 i GP2. F1 jedzie dzisiaj na ulicach Monako. A GP2 w Kanadzie. Wyścigi te również zapewniają się emocjonująco. Zobaczymy, czy Mel znowu, podobnie jak tutaj, zdoła zyskać tyle pozycji, bo F1 miał bardzo podobną karę. Również został zdyskwalifikowany, nie będzie ruszał z końca. No i Mel powiedział, że jego jedynym celem jest wygrać w wyścigu i wręcz powiedział, że wygra. No ale jak wiemy, Monako rządzi się swoimi prawami. W tamtym sezonie dojechało tam 3 kierowców? Dobrze pamiętam? Albo 4, nie jestem pewien. Tak, ale wielokrotnie mieliśmy wtedy safety car. Więc dojechanie do mety jest już osiągnięciem. A Mena sobie stawia całkiem wysoki cel. No i pierwsza trójka już się ustawiła do zdjęcia. Przypomnijmy, Marti, Niko oraz Jasinę. Czy dla Jasiny nie jest to drugie podium? Ja, wydaje mi się, że był już na podium. Zaraz to zweryfikuję. Nie, Jasina otarł się na podium w Hiszpanii, był 4. Na Lagunie Serce nieco słabiej mu poszło, był 7. Ale jest to pierwszy podium w tym sezonie tego kierowcy. Życzymy mu dalszych sukcesów i więcej odwagi w wyprzedzaniu. No a żegnają się z Państwem Rafał Szostak oraz Rafał Cepa.